Cześć, siemanko, witam was w kolejnym odcinku. Niech nie zwiedzie was mój strój, słuchajcie, bo dziś kręcę dwa odcinki specjalnie dla was. Jeden to właśnie jadę sobie na rowerku, kolejny odcinek z rowerka, a ten odcinek poświęcony w końcu mojemu samochodowi, mojej nowej maszynie, bo w końcu przyszła od mechanika. Słuchajcie, no masakra. Ponad miesiąc u mechanika, a robił naprawdę niegrube rzeczy, także więcej do niego nie dam, aczkolwiek no mam nadzieję, że zrobił dobrze. Nie będę wam mówił, jakie koszta poniosłem, bo to nie o to chodzi, adekwatne do tego, co robił. W każdym razie zostało zrobione zawieszenie, hamulce kompletne, wymiana świec żarowych, bo tam ciężko palił, były pojarane świece, także już wiecie, że to diesel. Aby was nie przetrzymywać w niepewności, co to za samochód, słuchajcie, jak wiecie, miałem tę czwórkę siedmioosobową, nielegalnie przerobioną na ośmioosobową, bo sobie tam przerobiłem z przodu siedzenie na ławeczkę. No a moja rodzina liczy 9 osób, więc potrzebowałem samochód 9-osobowy. Pomyślcie, jak jeździłem samochodem 8-osobowym nielegalnym w 9 osób. A no, nie powiem. To zostawię do waszej wyobraźni, ale mniejsza o to. Kupiłem samochód 9-osobowy w końcu. No i jaki to jest samochód? Jak myślicie? Ile niepewności? No dobra, pokażę wam. Ano taki. Trafik 9-osobowy. Słuchajcie, rocznik 2006. Dlaczego był u mechanika? Słuchajcie, kupiłem go okazyjnie. Nie będę mówił, jaką kwotę, bo to nieważne. Ale jak kupiłem go okazyjnie, no wiadomo, z rzeczami, no, co tam chodzi, z rzeczami do roboty w nim. Zaraz jakimi rzeczami, to zaraz wam powiem. W każdym razie, jak już mówiłem, był u mechanika, jest całe zawieszenie zrobione, wymiana hamulcy, silnik był cały umyty, bo tam jakieś wycieki były, to się okazało, że coś z odmą jest nie tak, została wymieniona i mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Klima tylko nie działa. Klimę jeszcze będę musiał zrobić, ale to są późniejsze dzieje, bez tego można jeździć, ona nie jest aż tak potrzebna. Stłuszczona była szyba też została wymieniona na funkielnówkę. Zostały jeszcze, słuchajcie, takie pierdółki, ja jeszcze wam pokażę, tylko tak. 2006, fajna furka, mi się podoba, przyciemnione szybki, światło się pali, bo mam drzwi uchylone. Mi, słuchajcie, zależało na tym, żeby właśnie jechać na legalu 9 osób i nie martwić się tym, że brakuje miejsca. Nie, tam się ta fura podoba, a prowadzi się jeszcze lepiej. Teraz zejdziemy do środka, bo tu będzie bardzo ciemno, słuchajcie, bo przyciemniane szyby są, także nie widać, co tam jest w środku generalnie. Ale światło, ale pewnie one nic nie da. No właśnie takie mankamenty jeszcze są do zrobienia. Światło pali się, ale nie gasi się po zamknięciu. Nie jest to przyczyną tego włącznika tutaj, ani tych styków. Coś tutaj jest ponoć w zamku nie tak. No sam zamek jak się otworzy ponoć, to też tam się zapalają światła i tam coś mi tam mechanik zapomniał zajrzeć, ale nakierował mi, o co chodzi. Także widzicie. Dwa rzędy siedzeń, fotelki już podpięte. To wygląda tak. Pójdźmy teraz do tyłu. Ten mankament, te lusterko nie działa, będę musiał tam zajrzeć. Kosz niedługi, bo stówę w razie czego jak trzeba będzie całe wymienić. Chodźmy do tyłu. Następny mankament to, że klamka, słuchajcie, działa, tylko że trzeba tak mocno, znaczy mocno, mocniej pociągnąć, będę musiał tam zajrzeć, bo jest coś do dupy. Wreszcie zobaczcie, drzwi skrzydełkowe, to jest to, co jest fajne w tych samochodach, bo wiecie, jak macie klapę do góry podnoszoną, na przykład jak jedziecie do Castellamy coś tam kupić, to jest problem z włożeniem sztaplarką przez tą właśnie górną klapę, tak? Odchylacie sobie i mankamencik następny. Ogranicznik, słuchajcie, no widzicie, jest urwany, ale już mam nowy, tylko muszę będę musiał założyć. Oczywiście odświeżę to wszystko, bo to jest porzewiałe tak samo jak i ten. To jest małe burdello, bo już tam co chwilę sobie coś robię.
Zagłówki. Słuchajcie, zagłówki muszę dać do regeneracji. Gniazda są powypieprzane w zagłówkach, ale już mam te środki, więc wszystko będę wymieniał. To są w ogóle takie wszystko pierdółki, tak? Co tam jeszcze? Jeden pas jest przecięty, nie wiem, jakiś idiota przeciął pas w ogóle. Też mam, będę go wymieniał. Dam nowe pokrowce. To jakaś sprężyna wystaje, widzicie, no. Pyk, idziemy do szoferki. Aha, jeszcze wam tylko powiem, że też mechanik, no dałem mu do przeglądu, słuchajcie, żeby sprawdził mi wszystko, bo już mu się przegląd skończył niedawno, parę dni temu muszę jechać. I kazałem mu sprawdzić wszystko. Tak, może pan jechać, nie? No to przyjechał wczoraj. Wczoraj? Nie, przedwczoraj, przepraszam, wrócił od mechanika. No to tak sobie chodzimy z Izą, moją żoną. Sprawdzamy wszystko, czy działa. Świata, pyk, pyk, pyk. Nie ma wstecznego. Mówię, pikuś. Bezpieczniki albo żarówka, nie? Tak. Bezpieczniki sprawdziłem, ok. Żarówki wyciągnąłem, no kurde, ok. Kostki sprawdziłem, ok. Nie ma zasilania. Mówię, o, grubo. Co się okazało? Okazało się włącznik, potocznie zwany czujnik parkowania, ale jest to zwykły włącznik przy tam przy skrzyni biegów jest taki, ja wam pokażę, będziemy to wymieniać. Okazał się trachnięty i będę go właśnie wymieniał. Koszt nieduży, 26 zł. Zamiennik, więc tylko zwykły guzik, więc będziemy zmieniać. Dobra, aha, jak widzicie, nie ma haka. Jak zwykle, ja kupuję samochód, który nie ma haka, a ja hak potrzebuję. Ale hak leży już w garażu i będę zakładał hak właśnie do trafika. Także też będzie odcinek zakładania haka do trafika. No i dlatego właśnie czekam, teraz weekend przychodzi, zrobię sobie ten wsteczny, założę hak, potem przegląd, od razu hak wbity do dowodu i jeszcze muszę go przerejestrować, jak widzicie. No, idziemy do szoferki. Powiem wam, że to jest fajny kawał maszyny. Mi się bardzo podoba, bardzo, bardzo. Jest troszeczkę większa od te czwórki. Przede wszystkim dłuższa, bo to jest wersja long. No i w końcu będę mógł jeździć. Czekajcie, zamknę. O! W końcu będę mógł jeździć. Będziemy mogli jeździć z rodziną w różne miejsca i zamierzamy właśnie tak jeździć. I w ogóle w planach mamy, słuchajcie, taki zrodził nam się pomysł, nie teraz, ale tak za 2 lata, zrobić taką serię w 80 dni dookoła Polski. Pojechać samochodem właśnie i tak co 2-3 dni zmieniać miejsce i jechać sobie, czy to pod namioty, czy to jakieś, wiecie, nie wiem, pensjonaty, kurde, hostele, czy coś tam, i zjeżdżać sobie kraj i przyjechać tak w 80 dni dookoła Polski. Myślę, że fajny pomysł. I jeszcze do tego w planach kupuję, w planach mam zakupić drona, takiego, wiecie, do filmowania fajnych ujęć, także no, zaczynam się starać robić takie bardziej profesjonalne produkcje, coraz bardziej, jak wiadomo, człowiek się cały czas uczy, całe życie. Dobra, ale wróćmy do głównego nurtu tego filmu. Jak widzicie, tam krateczki nie ma. Też mam tą krateczkę. W ogóle to wszystkie kratki były połamane plus jednej. Słuchajcie, one są cholernie drogie do trafika, bo nie wiem, pamiętam, chyba 70 zł kosztuje jedna kratka. Słuchajcie, taka głupia krateczka. A widać. Głupia krateczka kosztuje 70 zł. Na szczęście jedna była cała. No i udało nam się poskładać, także mamy wszystkie, tam jeszcze jedno muszę włożyć, bo mam, tylko właśnie nie zdążyliśmy, bo do mechanika pojechał samochód i no i trzeba będzie zrobić. Jak mówię, te lusterko nie działa, tamte działa, zajrzę do tego na dniach. Prosta sprawa, 100 kosztuje, czy 120 zł chyba, no w razie czego, ale podejrzewam, że to jest jakaś kwestia elektryki albo coś takiego, nie podpięta kostka czy coś takiego. Także, no i co, 6-biegowa skrzynia, słuchajcie, komputerek jest tutaj, który pokazuje mi spalanie, właśnie ja lubię to w samochodach, brakowało mi to w te czwórce. Samochód chodzi, słuchajcie, bardzo cichutko, nie to co, kurde, nie wziąłem kluczyków, ale też jeszcze przy okazji będziecie widzieć, jak będę jeździł, chodzi bardzo cichutko, aksamitnie, chociaż to diesel, nie, bardzo fajnie, no i właśnie ta... Podnieca mnie ta 6-biegowa skrzynia, przez to może być spalanie dużo mniejsze, nawet nie wiem, jakie mam spalanie trafiki, ale ja nie czytam tych raportów tak mniej więcej, tylko czasami zerknę, jak mnie interesuje w jakimś samochodzie, a tak to empirycznie, że tak powiem, sprawdzam na własnej skórze, jak to pali. Co jeszcze będę zmieniał? Słuchajcie,
Jak widzicie, radyjko jest takie zwykłe. Będę tutaj zmieniał na dwudinowe, czyli takie szerokie. Już mam zresztą. Czeka w garażu z takim monitorem dużym. Oczywiście lustereczko. Ja lubię lustereczka takie, wiecie, z nawigacją i z kamerą cofania. Też mam, będziemy zakładać. Oraz czujniki parkowania. Zamontuję sobie takie, wiecie, piszczałkę zwykłą, czterosensorową w tylny zderzak. Też mam, też będę montował. Głośnik mi ten harcze jeden, go wymienię. Przy okazji muszę tam się dorwać od razu. I jakaś średnica tego, to sobie może, może ktoś wie, jaka średnica w lewych przednich drzwi w trafiku, to od razu bym sobie kupił, no tak to będę musiał rozebrać i dopiero wtedy. No i no, słuchajcie, maszyna bardzo, bardzo fajna. A wy jak uważacie? Fajna maszyna? Mi się wydaje, że fajna. No i bardzo dobrze. Bo klimatyzacji nie ma. Jest to klimatyzacja, słuchajcie, manualna, taka zwykła, dwustrefowa, bo tam jest druga strefa. No to mówię, no klimatyzacją zajmę się później. Była sprawdzana pomocą nieszczelności, więc no, trzeba coś tam posprawdzać. No i co? I to tyle. Dobra, wychodzę. Silniczek, oczywiście nic nie widać, zabudowany jest. Tutaj ta sznurówka przyczepiona, to jest wąż sobie tam podpiąłem, bo tam właśnie robię ten czujnik. On tam jest w czeluściach, głęboko w czeluściach silnika jest czujnik parkowany, wstecznego, czyli ten przełącznik. Dobra, no to tyle chciałem w tym odcineczku. No już wiecie, co się szykuje w najbliższych odcinkach. Będzie mechanikalia, Marcin będzie naprawiał trafika, te poszczególne takie pierdoły. Zajrzymy sobie jeszcze pod spód i pokażę, jakie kupiłem sobie fajne najazdy takie. Wiecie, żeby coś robić pod samochodem z podnoszeniem. Bardzo fajna rzecz, już podnosiłem raz Passata. Normalnie można pół metra do góry podnieść samochód z przodu, można elegancko coś robić, jak ktoś chce coś właśnie w podwoziu robić. Ale to wam pokażę, jak będę właśnie robił. Dobra, w tym odcinku to by było wszystko. Dzięki, że byliście ze mną i zapraszam was już na kolejne filmy właśnie z mechanikali trafika, jak będę tam go robił. Zostawcie pierdółki pod filmami, łapeczki, subskrypcje, dzwoneczek, klikać dzwoneczek, słuchajcie, i będziecie powiadomieni wtedy o każdym kolejnym odcinku, fajnym filmie, jaki pojawi się na moim kanale. A ja teraz wsiadam na rower i kręcę dla was kolejny odcinek i widzimy się w jednym z kolejnych filmów. Cześć!